Po co nam sztuka w życiu codziennym? Jakie emocje wywołuje? Czy artysta jest artystą od zawsze, czy jest jakiś moment, kiedy się nim staje? Czy dzieło sztuki może istnieć bez odbiorcy? I czy na martwej planecie nadal będzie sztuka? To pytania, które omawialiśmy z naszymi gośćmi podczas kina letniego Fundacji Deloitte na festiwalu Miedzianka po drodze. Możemy zadać sobie pytanie, po co właściwie nam ta sztuka w przestrzeni publicznej? Art Thinking to seria filmów, które pokazują sztukę na podstawie pięciu skór Unterwassera. To jest taka teoria, że kiedy myślimy o sztuce, możemy na nią patrzeć przez pryzmat naszego ciała, naszego ubrania, naszego pokoju, naszego otoczenia społecznego i też środowiska jako całości. I w każdej z tych skór artyści mają coś do powiedzenia i artyści się wyrażają. Jak mam obraz w domu, który jest oryginałem, to mam takie poczucie, że ja mam u siebie w domu kawałek cudzego życia. Jeszcze tego z psychoterapeutą nie obawiałem. Do dyskusji po letnim kinie filmów z serii Art Thinking na festiwalu Miedzianka po drodze zaprosiliśmy oczywiście widownię, ale również tutaj obecnych literatów, pisarzy, dziennikarzy jak Mariusz Szczygieł czy Filip Springer. To jest nasz artysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan zna Jana Matejkę. To nie jest Jan Matejko. Ja konia za 7 mogę domalować. Zaprosiliśmy też twórców dzieł sztuki, zaprosiliśmy kolekcjonerów, znawców i krytyków sztuki. Z tego momentu właśnie zderzenia i rozmawiania w ogóle o sztuce, no nie byłoby tego wszystkiego. Artyści by nie mieli sensu tworzenia tego, co tworzą. Po to, żeby razem stworzyć taką przestrzeń do dyskusji o tym, jak rozwijać siebie, jak użyć art thinkingu do tworzenia chyba lepszego świata, bo o to wszystkim nam chodzi.